Dobra, pozbyliśmy się już chaosa. No to teraz czas pozbyć się Eggmana. I nie martwcie się, tajemnica tego malowidła i tej scenki zostanie nam wyjaśniona. W końcu mamy jeszcze 5 kampanii do przejścia. A już powiem najbardziej. Wow! Najbardziej powiązana z tym będzie kampania Knucklesa. A to jest fajna muzyczka, bardzo ją lubię. Metal Sonic? Nie, naprawdę, to jest. Patrzcie, Metal Sonic. Sonic CD! Metal Sonic, nieźle. A tutaj mamy zagadkę, którą po prostu waliłem na pałę i zawsze w ten sposób, który tam związałem. O, widzicie. Nie wiem, nie lubię tego, po prostu naciskam na pałę i samo wychodzi. O, i teraz dobrze będzie? Nie. Nie wiem. Wygląda, gdy aktywuję i dezaktywuję sąsiednie panele, więc nacisnę z powrotem to aktywuje panel sąsiedni i to aktywuje, tak jest. A więc chodzimy do lokacji zwanej Final Egg. Z tą bardzo fajną muzyczką. Dotrzyj do centrum bazy. Naprawdę uwielbiam. Muzyka zresztą w tej grze jest. Trzyma poziom. Wow, a to co? A to jest pożeracz, moi drodzy, pierścieni, który nas od siebie odpycha, więc lepiej uciekać. Czy można to zniszczyć, mi się wydaje. Jakoż nazwa. Tak. Jakoż nazwa Final Egg wskazuje na to, że będzie to. Już. Przyznajmy się szczerze, że wszyscy wiemy i czujemy, że będzie to poziom ostatni. I także najdłuższy z poziomów, które dotychczas mieliśmy okazję przejść. Jest to poziom niezwykle rozbudowany, bardzo długi, najdłuższy w całej grze. Nawet się, jeżeli chodzi o poziomy, bo to ile czasu możemy spędzić na przechodzeniu pewnych poziomów, to może się okazać, że jako Knuckles to o. To jest świetne też. Bardzo, bardzo lubiłem tą ścieżkę. Komita. Fantastyczna. Bardzo to mi się podoba i chyba muszę ją dostać natychmiast. Platforma. No i teraz sekwencja, która mnie bardzo często zabijała. Nie, czy wspomniałem już, że uwielbiam ten etap, czy że po prostu go uwielbiam, jak zresztą wiele etapów Sonica. Szczególnie te ostatnie, Sky Chase, Speed Highway, Lost Temple, a teraz właśnie Final Egg. Autorzy tej gry bardzo widać się wysilali, żeby uczynić grę z Sonikiem bardzo, bardzo atrakcyjną i bardzo im się to udało. Mamy zapis, który nam się przyda. Jeżeli dobrze wyczujemy moment, to możemy spaść idealnie w miejsce, w którym znajduje się zjazd na środek bazy. A jest to miejsce właśnie tam. I teraz możemy spokojnie skoczyć i dojść do tej oto machiny kroczącej. Wracamy do starej muzyczki. Która też jest fajna zresztą, bardzo też, no, robotyczna, może tak naprawdę. Magnetyczna tarcza szybkie i dorwanie myślę, że bardzo mi się przydało. Gdyby faktyczne zagrożenie, chcę tam zobaczyć. Bardzo skąpe bonusy z tych niewiadomych. Najskąpiej mogłoby chyba prosować jednak 3 jedynki.
O matko, stary, co my tu mamy? Musimy od tego uciec. Dobra, dziękuję. Te rzeczy są bardzo zdrajskie, jak widzicie. Bardzo, bardzo zdrajskie rzeczy. Poruszać się należy z wielką ostrożnością. Tu już nie da bardzo. Strzeleczka nam w jednoznacznym kierunku pokazuje, gdzie mamy się udać. I oczywiście znowu mamy te rzeczy, tylko że tym razem jesteśmy w trudniejszej sytuacji, bo musimy tutaj iść i te rzeczy dalej mogłyby nas dręczyć. A tutaj mamy taki tunel jakby. No i właśnie, bezdenna przepaść. Po co nam tutaj speeda, ludzie? Sonic! Można spokojnie tutaj ustać i... spokojnie iść po wiatrakach kolejnych. I dostanę się? Dostanę. Dobra, spokojnie. O, idźcie stąd, proszę was, nie chcę już dalej do... A to co? Lalki nasz... Znasz się z Sonika, Tailsa i Knucklesa. Ja już jestem skąd, tylko proszę was, dajcie jeden spokój. Muszę zrobić live, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Środek! A więc skończyliśmy trwający 6 minut 8 sekund najdłuższy etap w przygodzie Sonika. I przechodzimy do ostatniego bossa. Tak jest. Czas na ostatniego bossa przygody Sonika. I jeszcze przy tej fajnej muzyce. Tutaj mamy dość ciekawą rzecz o tą Egg 3. Jest to, można powiedzieć, ostateczna maszyna Eggmana oprócz, ostateczna machina stacjonarna Eggmana. Nie mówię tutaj o Egg Carrierze, który był lotniskowcem. Chodzi mi o maszynę przeznaczoną specyficznie do celów bojowych. Widać, że walka wznosi się na wyżyny i ta walka tak jest, będzie najfajniejszą, jak i też nie najbardziej wymagającą walką w tej grze. Znaczy,